Koła Bogu, witam Was, bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten piękny, wieczorny czas. Kochani, wiecie tak. Chciałbym się dzisiaj podzielić pewnym fragmentem ze słów Pana Jezusa Chrystusa, który wypowiedział w kazaniu na górze. Ale moi drodzy, zachęcam, aby każdy, jeżeli tylko ma czas dzisiaj. Przeczytał to kazanie na górze, 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Jest tam ogromne bogactwo i bogate w treści słowa, które choć czytam od wielu lat, ciągle odnajduję coś nowego. Ale dziś chciałbym, żebyśmy zajrzeli do 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, 48 werset. Pan Jezus Chrystus tutaj mówi, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski Doskonały jest. Moi drodzy, to jest Słowo Boże, dzisiaj Pan Jezus to o nas mówi. Jakże ciekawy tekst, a zarazem też, czy właściwie rozumiany. Ale Pan Jezus jasno tu mówi do uczniów, bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. Standardy, standardy Ewangelii dla wszystkich są jednakowe, jednakowo równe. Kiedyś, kiedy Pan Jezus głosił Ewangelii Jana szóstym rozdziale mamy taką wypowiedź wielu z uczniów, jed, pewnej grupy uczniów, że twarda to mowa, którzy słuchać może, i wielu odwróciło się i już z Nim nie chodziło. A Pan Jezus kieruje słowa do dwunastu i mówi, wiecie, dla was to trochę inaczej. Obniża próg. Tak, tam czytamy? Nie czytamy tam, tak? Ale mówi, czy i Wy chcecie odejść? A Szymon Piotr mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Tyś jest Chrystus, syn Boga. Ale Pan Jezus mówi, czy i Wy chcecie odejść? My wiemy, że nie ma innego miejsca i gdziekolwiek, lecz tylko Jezus. I to jest ta Boża Prawda. Ale moi kochani, czy tak się zastanawiałem kiedyś nad tym? Wiecie, ja czytam słowo, i można powiedzieć, że Pan Jezus mówi: bądźcie doskonali jak Bóg. Ale taki jeden był człowiek, który można powiedzieć, spełniał temu. A był nim Pan Jezus Chrystus. Ale moi kochani, bracia i siostry Chrystusie. Myślę, że wiemy wszyscy, że Pan Jezus Chrystus wszedł w nasze miejsce, a my w Jego miejsce. Taka zamiana miejsc, bowiem apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, ósmym rozdziale, dziewiątym wersycie, mówi: Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, stał się dla Was ubogim, abyście ubóstwem Jego nie zostali. Podobny tekst, ale jest zapisany w piątym rozdziale tego drugiego listu do Koryntian 21 werset. On tego Jezusa, który nie znał grzechem, za nas, nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, w Jezusie, stali się sprawiedliwością Bożą. Moi drodzy, Chrystus jest to, co Słowo Boże mówi, ta doskonałość. Ale moi drodzy, i stąd płynie moc do praktycznego życia świętości. Wracając do tego tekstu z Ewangelii Mateusza, który mówi: bądźcie wy tedy doskonali. W Chrystusie nie ma potępienia, w Chrystusie jest przebaczony każdy grzech, odpuszczona każda wina. Ale też poprzez jego zmartwychwstanie mocą ducha Bożego, kiedy został zbudzony z martwych, życie zatrufowało na śmiercią. To życie. Które Bóg nam dał, kiedy przyszliśmy do Jezusa, ono jest w nas. Kochani bracia i siostry, ono jest w nas. Ale my wiemy, że mamy się uświęcać. Tutaj Piotr w pierwszym liście Piotra właśnie tutaj wspomniany, ale przeczytam inny tekst. Pierwszy rozdział 15 i szesnasty werset mówi lecz za przykładem Świętego, który was powołał. Sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. A więc, moi drodzy, mamy się uświęcać. Niewątpliwie mamy się uświęcać. On to jest proces, który rozpoczyna się, kiedy przychodzimy do Chrystusa i rodzimy się z Bożego Ducha. Ale wiecie, kiedy niedawno czytając ten tekst, zauważyłem coś jeszcze innego w tym tekście. Ale jak chcę powiedzieć jeszcze odnośnie tego słowa z listu Piotra, to także mamy w Starym Testamencie, gdzie Bóg do Izraela mówi świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Uświęcajcie się. I wiemy, my wszyscy, których Duch Boży prowadzi, że potrzebujemy być uświęcani na każdy dzień. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja zauważam, że z każdą chwilą, kiedy jestem otwarty na Boga, kiedy jestem w społeczności z Bogiem, pokazuje mi nowe rzeczy. Także te rzeczy, które muszę coś z tym zrobić, które się nie podobają. A czasami zauważam, że mija jakiś czas i pewnych rzeczy nie, nie czynię. W moim zachowaniu, postępowaniu, czy nawet ktoś mi na to zwróci uwagę, po prostu Bóg uświęca. Duch Święty jest tym, który nas uświęca. Ale tutaj zauważyłem jeszcze jedną rzecz, w tym słowie, y, fragmentu skazania na górze Pana Jezusa. Bądźcie ty wy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Tutaj nie, nie czytamy nawet jak Bóg, ale jak Ojciec. I słowo Ojciec bardzo mocno mnie dotknęło. I nagle. Wiecie, w szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza zauważyłem, że w tym rozdziale jest skrócone kazanie. Kazanie na górze jest skrócone do jednego rozdziału albo części nawet tego rozdziału. I tutaj szósty rozdział Ewangelii Łukasza, 36 werset mówi, bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz miłosierny jest. Wiecie, i kiedy zauważyłem to słowo ojciec, Prawdziwie ojciec to jest ojciec przepełniony miłością do swojego dziecka, okazujący miłosierdzie. Zdrowo funkcjonujący ojciec, dobre relacje. Ale też wiemy, że nasz Bóg jest naszym ojcem i on jest potężny sercem, ojciec okazujący miłosierdzie i swoją łaskę swoim synom i córkom. I Pan Jezus Chrystus mówi nas, do nas dzisiaj, że mamy mieć serce ojcowskie jednym względem drugiego. Bowiem miłosierdzie góruje nad sądem. Jak księdze Jakuba mamy o tym napisane w liście Jakuba, możemy o tym czytać. W drugim rozdziale i trzynastym wersecie. Nad tym, który nie okazuje miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Miłosierdzie góruje nad sądem, a łaska nad potępieniem. To, to Boże miłosierdzie i ta Boża łaska, dzięki której możemy żyć i funkcjonować w Królestwie Bożym tutaj na Ziemi. Bo w naszych sercach jest Królestwo Boże. Bo tam rządzi król, królów i Pan, Panów Jezus Chrystus. Wiecie, to jest wspaniałe słowo dzisiaj do nas. Przynajmniej do mnie. Bo Duch Święty chce nam dać nowe rzeczy, objawić nowe rzeczy i w nowe rzeczy wprowadzić. Cytowany przeze mnie fragment z Ewangelii Łukasza, że mamy tam napisane Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz miłosierny jest. W przekładzie tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego tak ten tekst brzmi. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni. Miłosierdzie, wyrozumiałość, współczucie, można tak to, takie definicje. Kochani, Pan Jezus Chrystus dzisiaj nam mówi o tym, że w, w naszych sercach, wiecie, przedstawia nam Boga jako Ojca. Bóg jest nazwany sędzią, Bóg jest nazwany królem, Bóg ma wiele tytułów, wiele imion. Ale tutaj ten fragment mówi o Bogu jako o Ojcu. My wiemy, że w Ewangelii Jana jest napisane, że ci, którzy przyjęli Jezusa, Pana, jako Pana i Zbawiciela, Bóg dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Bóg jest twórcą wszystkich ludzi, ale nie każdemu jest Ojcem. Lecz tylko ci, którzy przyszli do Jezusa i oddali mu życie. On nazwał ich synami i córkami. I my możemy wołać do naszego Pana i Boga, Ojcze mój. Bo takie prawo, prawo łaski dał nam Bóg, którzyśmy przyszli do Chrystusa. I On jest kochającym Ojcem, przepełnionym miłością. Nieustannie ta miłość nie gaśnie w jego sercu. Ja Wam powiem więcej, ona nie gaśnie, kiedy jestem w upadku, ale dokładnie, kiedy potknę się o kamień grzechu na swojej drodze życia, On mnie tą miłością podnosi. Nie wiem, jak to robi. I bardzo się Jemu dziwię, ale jestem tak wdzięczny, bo to jest serce Ojca, które kocha bez względu na wszystko i niezależnie od wszystkiego. I dzisiaj Pan Bóg chce. Aby Pan Jezus do nas dzisiaj mówi, aby wzorem właśnie Boga jako ojca, które jest Jego serce, to serce ojcowskie, pełne miłosierdzia i łaski, było w nas i biło także dla innych ludzi. Jakiś czas temu miałem możliwość uczestniczyć w pewnej grupie, gdzie był śpiew, był zespół kilkuosobowy, była też Czas na próbę i mówię o wierzących ludziach. Jednemu z gitarzystów pękła, urwała się struna. Drugi też tylko tego stał i ten mówi nie wiem, jak mam teraz, co mam z tym zrobić. A ten drugi zaczął tak z góry na niego mówić, tak niestosownie. I taka myśl mi przyszła: drogi bracie, weź co zrób. Weź mu, pomóż. A nie krytykuj, bo ty wiesz, a on może nie wiedzieć. Trzeba być wyrozumiały, bracia i siostry do pewnych rzeczy jednym względem drugich. Ktoś może więcej umieć ode mnie, mieć umiejętności zdolności we wszystkim. Ktoś może lepiej znać się na samochodach, inny na komputerach, albo jeszcze inny na innym czymś. Może ktoś może niewiele pozornie umieć, nie, na niewiele rzeczach się znać. Ale Ty i ja, bracie i siostry, jeżeli ja wiem coś lepiej, to nie patrzmy z góry na tego brata i siostrę w Chrystusie czy bliźniego, ale pokażmy Mu. Albo zróbmy to. Wiecie, Słowo Boże dzisiaj dotknęło mnie, abyśmy byli miłosierni, łaskawi względem siebie. Wiecie, spotkałem się z wieloma rzeczami. Ktoś kogoś skrytykował, bo coś tam nie potrafił i nie umiał. No przecież to było proste. No skoro bracie i siostro, to jest do ciebie proste, to dla kogoś, to, co może jest to trudniejsze, trzeba, aby mu pomóc. Czyż nie tak wygląda w Bożej rodzinie? Jeżeli ktoś jest na takim poziomie, że mniej rozumie, czy mniej umie, to nie, aby nim pogardzać, stojąc z góry, patrząc, ale przyjść z pomocą. Pan Jezus Chrystus wziął misę, z miednicę i obmył nogi swoim uczniom. A to czynili najniższy rangą służby wtedy. Moi drodzy, może czasami trzeba tak usłużyć jednym drugim. Ja nie mówię teraz, aby tutaj myć jednym drugim nogi, ale obrazowo mówiąc, usługiwać. Przecież to jest właśnie, Pan Jezus do nas dzisiaj mówi. Wiecie, może nie każdy, kto prowadzi samochód kierowca, nie może równać się z drugim kierowcą. Tak często i tutaj, kiedy jest niedzielne nabożeństwo, jest tak ciasno pomiędzy samochodami. Jeżeli ktoś jest lepszym kierowcą, zamiast przypatrywać się, jak ktoś się męczy, może jakoś pokierować, a nie przyglądać się, kiedy ktoś nie umie się tutaj odnaleźć, prawda? Powiem wam przykład. Kiedyś jeszcze nie, miał, niż, yy, jeszcze nie miałem prawa jazdy. Pamiętam, że była pewna kobieta, która jakoś nie umiała sobie poradzić na parkingu przed sklepem. To jako dziecko to pamiętam. Gdzieś tam siedziałem w samochodzie. Niektórzy się przyglądali, ale był tam jeden mężczyzna, który podszedł do niej, pomógł jej wyjechać, wręcz z do samochodu. I pomógł jej wymanewrować z tego wąskiego pomiędzy samochodami parkingu. I bardzo podziękowała i pojechała swoją drogą. Najlepiej się krytykuje umiejętności drugich. Bo to najlepiej wychodzi z pozycji, że ja lepiej sobie z tym radzę. No niestety nie każdy musi być super jakimś wirtuozem czy jakimś złotą rączką. Kochani bracie i siostry, podaję to jako takie Myślę, przyziemne sprawy, ale też ważne, abyśmy na to tak patrzyli, patrzyli na siebie przez pryzmat krwi Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat naszych grzechów, bo nikt z nas nie mógłby, choćby cokolwiek czynił, nazwać się dzieckiem Bożym. W psalmie 110, 103, 10 wersecie i dalej czytamy, że On nie postępuje z nami według win naszych, ani nam nie odpłaca według grzechów naszych ale On patrzy przez pryzmat Krwi Chrystusa. Wiecie, tak czasami może być tak wśród nas też, że może nie wśród nas, ale może tak być, że gorszymy się jedni i drugi, ponieważ patrzymy, albo inaczej powiem, gorszymy się osobą Boga, bo patrzymy na doskonałego Boga przez pryzmat niedoskonałego człowieka. I może się to kończyć różnie, ale my mamy patrzeć na siebie jako może niedoskonałych przez doskonałego Ojca, który ukochał nas jednakową miłością. Nie wiem, czy wiecie, ale Pan Jezus nie wybrał idealnych i doskonałych uczniów. Apostoł Piotr, kiedy prześledzicie Ewangelię i nie tylko, możemy dostrzec w nim, że on najpierw coś czynił, aby po tym myśleć. Był pierwsze coś czynił, a potem myślał. I można by mnożyć wiele historii, wiele rzeczy, ale nie chcę się tutaj zatrzymywać na tym, moi drodzy. Bóg nie wybiera, może inaczej, Bóg nie szuka ludzi wybitnie zdolnych, ale tylko o wielkim sercu. Właśnie takich On uzdania do wielkich rzeczy którzy patrzą na drugiego, jedni na drugich sercem, a nie im, umysłem, jak kto co umie. Moi drodzy, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, 26 i 27 werset, mówi o Kościele, o Ciele Chrystusa. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli jeden doznaje ci, Jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a osobno członkami. Potrzebujemy siebie nawzajem, bracia i siostry. Nie jesteśmy indywidualistami, nie przyszliśmy tutaj jako pojedynczy, ale tworzymy Bożą Rodzinę. To nie jest tak jak na mieście: ludzie się mijają na ulicy, na chodniku, bywają sobie obcy. Ale jako Kościół Boży, Kościół Chrystusa, jako ta Boża Rodzina. Jesteśmy rodziną właśnie, bo łączy nas jedno Boże DNA, krew Chrystusa. Nie wiem, czy sobie z tego zdajemy sprawę, ale tak jest. A więc potrzebujemy siebie nawzajem. Każdy coś potrafi, wiecie? Każdy z nas coś potrafi. Nikt nie może powiedzieć, że nic nie umie. Nie ma takiego, co by potrafił wszystko. Dlaczego się potrzebujemy? Bo w czym ja nie domagam lub uchybiam, potrzebuję brata i siostry pomocy. Albo ktoś, w czymś nie daje sobie rady, potrzebuje mojej pomocy i wzajemnie potrzebujemy siebie nawzajem. Moi kochani bracia i siostry, dzisiaj Bóg nam mówi tu słowo: potrzebujemy siebie nawzajem. Nie po to, aby. Patrzeć na siebie z góry i widzieć i potępiać na zasadzie, że coś nie umiem, nie potrafię, ale wskazać jeden drugiemu właściwą drogę, w tym czy w tamtym. Kochani bracia i siostry, to jest piękne, że Bóg chce tego. Powiem więcej, że nawet mamy być miłosierni wobec tych, którzy jeszcze nie są oddani Bogu, mamy ich kochać, kochać nawet naszych nieprzyjaciół. To już jest dopiero poziom miłości. Nie mówić, że ich miłujemy, ale prawdziwie ich miłować. Bo myślę, że zgodzicie się z tym, że Pan Jezus nas umiłował, kiedy myśmy jeszcze nie byli Jego dziećmi. Że Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Że Chrystus umarł za bezmożnych. No bo tak pisze Boże Słowo, List do Rzymian, piąty rozdział chociażby. A więc nie ukochał nas nasz Pan za coś, bo coś było i jest w naszych sercach, co ujęło Jego serce. Ale ukochał nas właśnie dlatego, że nic nie było. Ale On w swojej naturze jest miłością. Nasz Ojciec jest miłością. Po prostu dla mnie niby tak informacja z Biblii, która jest taka podstawowa, ale ciągle odkrywam na nowo ojcowskie serce. Ciągle na nowo odkrywam to, że Bóg naprawdę nasz Ojciec kocha. Nie wiem, jak to czyni, ale doświadczam tego. Powiem więcej, nie tylko ja. Może czasami nie dostrzegamy tego, ale na każdym kroku to jest prawdą, że Ojciec, Bóg, Ojciec Nasz Niebieski, każdy raz, każdą chwilę, każdą sekundę życia obdarza nas swoją miłością i wlewa i zlewa na nas swoją miłość. Mówi nie po to, abyśmy ją magazynowali w sobie ale po to, aby ta miłość z nas wytryskowała jedni na drugich. A kiedy jedni na drugich, także na tych, których tu nie ma, bo jeszcze nie są zbawieni. Bo Jezus mówi, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli cuda i znaki czynić będziecie. Nie, ja czytam, że po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Nie o pokazaniu o miłości. Nie po słowach. Ale po tym, że będziemy okazywać sobie miłość, miłość w praktyce, ojciec Bóg mówi w liście Jana: mi, Dzieci miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. O tym właśnie mówi apostoł Jan w swoim pierwszym liście, trzecim rozdziale. I mówi dalej. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi, widzi brata w potrzebie i, i zamyka przed Nim serce swoje, jakże w Nim może mieszkać miłość Boża? Kiedy jest to miłość, to miłosierdzie Boże w nas? To serce ojcowskie nie pozwala nam stać, czy być obok w potrzebie braci czy siostrzy Chrystusia. Bo dostrzega i widzi to sercem? Myślę, że tego od nas chce Bóg, Ojciec, nasz niebieski dzisiaj. Aby nasze serca nie były. Zamknięte jedni na drugich, ale jeszcze bardziej otwarte. Ja wierzę, że są otwarte. Ale Duch Święty chce je wypełnić. Jak mówi apostoł Paweł do Rzymian, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. A Jego miłość nie ma ograniczeń. Jego miłość nie ma granic. Jest jak ocean bez dna i nie mający początku ani końca. Pełnia, pełnia miłości ojcowskiej jest niewyczerpana. I Duch Święty dzisiaj w Tobie i mnie chce, aby to było. Kochani, chciałbym, żeby to słowo dzisiaj, kiedy będziemy w domu, każdy z nas prześwietlił, aby pozwolić Duchowi Świętemu zobaczyć, jak jest naprawdę. Bądźcie tacy Miłosiernie, jak ojciec wasz. Albo jak tutaj zacytowałem inne tłumaczenia, za wzorem ojca. Okazujcie miłosierdzie. Wiecie, też podam przykład taki, że jeżeli na przykład, daję przykład. Kiedyś paliłem papierosy, chociaż tego nie czyniłem. I Bóg zabrał mnie, czyli przestałem to robić, ale jest mój drugi bliźni, który jeszcze, jeszcze trwa. To ja nie jestem wcale lepszy od niego. Ani on nie jest gorszy ode mnie. Ale moi kochani, my powinniśmy patrzeć na tego brata i siostrę w Chrystusie miłosiernym wzrokiem. Czy na bliźniego nawet, bo łaska miłosierdzie góruje nad sądem, a łaska nad potępieniem. Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale i siódmym w tym, który czytałem, tylko w innym fragmencie, Słowo Boże mówi... Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Wiecie, kiedy patrzę na siebie, to dostrzegam jeszcze wiele rzeczy, które trzeba zmienić. Może niewidoczne. Może to nie jest jakiś nauk typu papierosy, alkohol, ale wiele innych rzeczy. I nim zacznę patrzeć na innych z góry. Trzeba wejrzeć w siebie, czy jestem, czy tego chce Bóg. Nie osądzajmy jedni drugich, abyśmy sami nie byli sądzeni. Nie potępiajmy, abyśmy sami nie byli potępieni. Odpuszczajmy, jeśli mamy coś przeciwko komu. Tak mówi słowo, kochane bracie i siostry, do każdego z nas dziś. Tutaj już pastor wspomniał, że tylko miłość może znosić. Tylko miłość. Tylko łaska i miłosierdzie może to uczynić. Wiecie, już tu kiedyś mówiłem o łasce, o miłosierdziu. Nie chcę powtarzać tych przykładów, ale miłosierdzie jest to coś, co na co zasługujemy, a nie otrzymujemy. My wiemy o co chodzi. A łaska jest to coś, na co nie zasługujemy, a dostajemy. I tak jak łotr na krzyżu, dostąpił nie tylko miłosierdzia, że Bóg wybaczy mu wszystkie winy i grzechy. Ale dostąpi łaski, kiedy Jezus Chrystus Pan powiedział Mu, zaprawdę powiadam Ci, dziś będzie ze mną w raju. Jego całe życie nie było świadectwem. Ale okazał, taki jest Bóg, okazał łaskę. Gdyby tak dzisiaj wyjść na ulicę i zacząć mówić, w podstawie tego tekstu, to wielu ludzi by się porządnych religijnych bulwersowało. Jak może taki człowiek. Pan Jezus mu tak powiedzieć, skoro tyle zła wyrządził. Ale w, w Panu Jezusie Chrystusie było inne serce, nie religijne serce, ale kochające serce. Jak łatwo, pozornie kogoś ocenić, jak książkę po okładce. Ale Bóg jest pełen miłosierdzia i łaski. Chciejmy, aby nasze serca także były względem innych ludzi. Nie tak dawno miałem niepokój o pewną, pewną osobę. Ona się nie odzywała i nie wiedziałem, co mam z tym robić. I modlę się i dostałem telefon od tej osoby. Mówi, przyjeżdżaj pomodlić się o mnie, bo jest ze mną źle. Pojechałem do tego domu. Rzeczywiście nie było to wesołe. Ale najlepiej powiedzieć, zawiniła sama sobie. Ale ta osoba chciała pomóc modlitwy, bo ma problem. Wiecie, ja też potrzebuję modlitwy kościoła was, bracia i siostry. I mnie nie interesuje. Problem, mnie interesuje człowiek. Ja mogę tylko w pewnych rzeczach przynieść się w modlitwie Bogu, a ojciec jest niebieski działa. Wiecie, kiedy przychodzi mi, przychodziło mi na myśl, Kogoś osądzić, to powieszę, popatrzył w lustro. Kogo tam widzisz? Na siebie. I co widzisz? Panie ulitu się nade mną. I Pan się ulitował na tym. Patrzmy na jedni, na drugich przez Bożą łaskę. Kochani, kończąc tą usługę, nie chcę przedłużać, ale chcę powiedzieć, że błogosławieni miłosierni, albowiem oni w stosownej chwili dostąpią miłosięcia nie zapominajmy o tym, że apostoł Paweł też mówi, żebyśmy każdy, kiedy w liście do Galacy jest napisane takie słowo, jeśli komuś zdarzy się upadek, tutaj za Biblią tysiąclecia zacytuję, wy, którzy macie ducha, poprawiacie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i Ty nie był kuszony. Moi drodzy, tak czasami jesteśmy, bynajmniej ja, koryguję się, sprawdzam się przed Bogiem, szybki do napominania. Ale jeżeli nie kieruję tym miłość, to mogę kogoś słowem zabić. Nie kieruję tym miłosierdzie Boża Łaska, mogę zniszczyć, a nie podnieść człowieka. Bądźmy tymi, którzy podnoszą, którzy przekazują słowo życia słowo życia, a nie potępienia. Słowo zbawienia i łaski, a nie osądu. Wiem, co mówię, bo doświadczyłem takich różnych okoliczności, sytuacji. Dziękuję Bogu za to, że mnie pouczył, że mnie skarcił, że mnie napomniał. Pewno jeszcze wiele razy to uczyni. Po tym poznają, kiedy jest ta miłość. Ja dziękuję Bogu. Bardzo jestem mu wdzięczny za to i chcę tu, co, tym, tym, co mówię, oddać mu chwałę. Bo ja nie mam nic na swoim koncie, za co by mnie Pan mógł, mógł nie kochać, ale kocha. Bo to jest łaska. Bo żyjemy dzięki łasce, bo jesteśmy dzięki łasce. Gdyby nie Chrystus, to by nas tu nie było. A nawet jakbyśmy tu byli, jak jesteśmy, daremny by był nasz trud. Wszystko dzięki łasce Chrystusa, dzięki Jego dobroci. I wie, wiecie, wierzyć to jest łaska. Na nowo odkrywam, że to, że wierzę, to nie jest moje dzieło. Ale łaska. Nikt nie uwierzył, y, dlatego, że taki dobry był. Chcielibyśmy też modlić się o tę łaskę dla tych, którzy jeszcze nie wierzą. Bo tak łatwo jest kogoś przekonywać na siłę. Uwierz. Ale moi drodzy, jeśli Duch Święty nie przekona, a my módmy się o tych. Módlmy się raczej o to, aby ta łaska była darowana też i tym. Łaska przepełniona miłością Bożą. Chwała Jemu za to. Bądźmy tymi nośnikami łaski, miłosierdzia i dobroci pokrzepiającej serca bliźnich, braci i siostry Chrystusie w Kościele, widzący potrzeby, nie tylko duchowe, ale też i doczesne tutaj, chętnie wychodząc naprzeciw, pomagając innym na tyle, na ile możemy. Nie patrząc na innych, bo ja lepiej to potrafię, czy ty gorzej coś umiesz. My patrzmy na to tak, jak Bóg patrzył na nas i patrzy. Bo On mógł zdecydowanie nam powiedzieć sam człowieku zgrzeszyłeś, sam sobie jesteś winny więc zginij A tak nie zrobił. I my też tak patrzymy na siebie. Przez miłość naszego Ojca, jako rodzina Boża, bracia i siostry Chrystusie. Amen? Amen. Kochani, chcielibyśmy się pomodlić jeszcze na koniec. Kochane Ojcze, ja do Ciebie przychodzę, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo chcę tak kochać, bo chcę tak miłować, bo chcę mieć serce miłosierne do innych, Panie. Panie, wierzę, że uchybiam, ale ja nie chcę, Panie. Nie chcę być w tym religijnym systemie martwej litery, która zabija, ale w tym ożywczym tchnieniu ducha łaski, która podnosi i wzbudza do życia w Chrystusie, Ojcze. Pomóż, abym, Panie, miał w sobie tę Twoją miłość, Panie, bo Ty otwarte serca wypełniasz aż do przelewu. Bardzo Ci dziękuję aby za to, że Ty to chcesz uczynić. I wierzę, że tak jak jesteśmy teraz przed obliczem Twoim stojąc, Panie, proszę, abyś nas wypełnił, abyśmy byli dla siebie tymi, którzy okazujemy miłosierdzie, łaskę i patrzymy na siebie miłością Twoją. Chwała Ci Jezu. Chwała Tobie, Panie, dziękuję Ci za to i bądź wywyższony uwielbiony w naszych sercach. Amen. Amen.